Witam kolegów hodowców. Mamy ferie wolne, więc korzystam tutaj z okazji odwiedzenia moich gołąbków w ciągu dnia. Pogoda jest taka, że zamiast jeździć na nartach, to bardziej napawa do wzięcia kąpieli. No więc nie pozostaje nic innego, jak się wykąpać w cieplutkiej wodzie w styczniu. Kąpiel na świeżym powietrzu, jak najbardziej dla hodowcy i gołąbków, myślę, zalecana. Także dziś się kąpiemy, robimy kąpiel. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki hodowców. Do dzieła. Po wystawie ogólnopolskiej polecam wszystkim kąpiel w zimnej wodzie, zanim wezmą i nakupią wszystkich tych preparatów i środków, które tam w ramach reklamy zobaczyli. To najpierw warto się w zimnej wodzie wykąpać i na spokojnie wszystko przemyśleć. Jeszcze wody nie nalałem, a te już się rzuciły do kąpieli, a tu jeszcze wody nawet nie ma. Także widać, że mają ochotę się kąpać dzisiaj. I to ogromne. Także zaraz przygotowujemy wodę. Będziemy nalewać wody. Jedna porcja, idziecie już. Dajemy więcej wody. No, kąpiemy się, bierzemy dobry przykład z właściciela.
Błazna. Taką pogodę, piękny widok, żeby tak popatrzeć. Łąki się idą kąpać ochoczo. Ale ruch. Jak są? Co się dzieje? Coś je zaniepokoiło zdecydowanie. Ale nie, jednak wracają. Już idzie kolejka.